Mniej więcej w tym miejscu, w 1433 roku, obozowali husyci oblegający Gdańsk. Otto Müller, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego był uczniem Gdańskiej Szkoły Powszechnej, napisał w 1928 roku w dialekcie dolnoniemieckim wiersz Husiten für Danzig, Husyci pod Gdańskiem. Czemuż to tak głośno i trwożnie dzwony biją? Larum, larum! Dmie strażnik wróg swój, a jego krzyk świeże się niesie ulicą. Zbliża się wróg! Czas bronić wrót! Literatura gdańska najpierw zaczęła mnie interesować jako zwykłego czytelnika, bo była to literatura z najwyższej półki. Książki Pawła Chylego, potem Stefana Chwina czytałem z wielkim zainteresowaniem. One wprowadziły mnie poniekąd do Gdańska, tego polskiego Gdańska, który znam do tej pory tylko z powieści Günthera Grassa, czyli raczej z perspektywy niemieckiej. Wachlarz podobny do białego liścia z purpurowym obrzeszem, piękny wachlarz pani Kul spleciony z japońskiego sitowia, żarzył się już w palcach, gdy pani Kul oparta o framugę okna przy Breitgasse 8, w zamyśleniu patrząc na dom ramiców po drugiej stronie ulicy, chłodziła ramiona kołyszącymi powiewami. Wieczne pióro pana Kula leżące na blacie stołu w głębi salonu, pióro ze złotą nakrętką, na której świecił malutki napis Dresden, swoją lśniącą nieruchomością udawało spokój, ale i ono płynęło w gniazdo żaru razem ze słoconym lustrem, mahoniową szafą i bordowymi portierami. A przecież ile jeszcze miało to napisania? Wzięcie czytelnika za rękę i pozwolenie mu na czytanie tej książki, ale jednocześnie na wczytanie się w to miasto. Ta książka to jest specyficzny przewodnik, ale z drugiej strony dla mnie osobiście, kiedy czytałem ją nie raz i nie pięć, książka ta pozwala to miasto potraktować nie jako pewną substancję historyczną, tylko książka ta zaludnia to miasto. Zaludnia autorami, ale zaludnia również bohaterami powieści czy wierszy różnych pisarzy. I myślę, mam nadzieję, że Państwo, biorąc tę książkę do ręki i chodząc po miastu, albo czytając ją gdzieś w domu, w ciepłym, to dowiadujecie się Państwo trochę coś o Gdańsku, czego jeszcze nie wiecie, albo co może w inny sposób do tej pory widzieliście i o czym zastanawialiście się.